Dzisiaj odkryjemy zwierzęta, które odegrały kluczowe role w historii ludzkości. Choć często myślimy o historii jako o dziejach ludzi, to niektóre zwierzęta miały ogromny wpływ na rozwój cywilizacji, kulturę, a nawet przebieg wielkich wydarzeń historycznych. Poznajmy te niesamowite stworzenia i ich historię. Konie odegrały kluczową rolę w rozwoju cywilizacji. Od starożytnych bitew po transport i rolnictwo, konie były nieodłącznym elementem życia ludzi przez tysiące lat. Umożliwiły tworzenie imperiów, takich jak Imperium Mongolskie, gdzie szybka kawaleria była nie do pokonania. Konie wykorzystywane były również przez rycerzy w średniowieczu, a także przez pionierów w Ameryce. Nawet dzisiaj konie mają swoje miejsce w sportach i rekreacji, choć ich rola w życiu codziennym ludzi znacząco się zmieniła. Psy towarzyszą ludziom od tysięcy lat, pomagając w polowaniach, strzegąc domostw i będąc lojalnymi towarzyszami. Psy ratownicze i policyjne odegrały ważne role w ratowaniu życia i utrzymaniu porządku publicznego. W czasie II wojny światowej psy były wykorzystywane do wykrywania min i przenoszenia wiadomości na polu bitwy. Współczesne psy asystujące pomagają osobom z niepełnosprawnościami, pokazując, jak nieocenione są w życiu ludzi. Gołębie pocztowe były nieocenionymi posłańcami w czasach przed nowoczesnymi środkami komunikacji. W czasie I i II wojny światowej były wykorzystywane do przekazywania ważnych wiadomości, kiedy inne środki komunikacji zawodziły. Ich zdolność do powrotu do domu z dużych odległości była kluczowa w wielu operacjach wojskowych. Znane są historie, gdzie gołębie uratowały życie setek żołnierzy, dostarczając wiadomości w krytycznych momentach. Jedwabniki odegrały kluczową rolę w rozwoju handlu i gospodarki. Produkcja jedwabiu, która zaczęła się w starożytnych Chinach, stała się jednym z najbardziej pożądanych towarów na świecie, prowadząc do powstania jedwabnego szlaku jednej z najważniejszych tras handlowych w historii. Jedwab nie tylko przyniósł bogactwo i wpływy Chinom, ale również zainspirował modę i sztukę w wielu kulturach na całym świecie. Owce były podstawowym źródłem wełny, mięsa i mleka przez tysiące lat. Wełna stała się kluczowym materiałem w przemyśle tekstylnym, przyczyniając się do rozwoju handlu i przemysłu w Europie. Hodowla owiec miała również ogromny wpływ na rozwój rolnictwa. W średniowiecznej Anglii wełna była tak cenna, że wpływała na politykę i gospodarkę kraju. Krowy dostarczały mleka, mięsa i skóry, mając fundamentalne znaczenie dla rozwoju wielu kultur. Wprowadzenie krów do Ameryki przez kolonizatorów europejskich zmieniło krajobraz rolniczy Nowego Świata i stało się podstawą wielu gospodarek. Krowy były nie tylko źródłem pożywienia, ale również siłą roboczą, napędzając rolnictwo i przemysł. Sokolnictwo, czyli polowanie z sokołami, było popularne w wielu kulturach na przestrzeni wieków. W średniowieczu było to nie tylko hobby arystokracji, ale również metoda zdobywania pożywienia. Sokoły były również wykorzystywane do przekazywania wiadomości w starożytnych cywilizacjach. Ich niezwykłe zdolności łowieckie i szybkość czyniąc je fascynującymi ptakami, używanymi zarówno do polowań, jak i działań wojennych. Kozy były jednym z pierwszych udomówionych zwierząt, dostarczając ludziom mleka, mięsa i skór. Ich zdolność do przetrwania w trudnych warunkach czyniła je nieocenionymi dla wielu kultur, zwłaszcza w regionach o surowym klimacie. Kozy były również ważnym elementem gospodarki w wielu starożytnych cywilizacjach. Świnie dostarczały ważnych źródeł białka w postaci mięsa dla wielu kultur. Były hodowane na dużą skalę w starożytnych Chinach, Rzymie i innych cywilizacjach, wpływając na rozwój rolnictwa i gospodarki. Świnie nie tylko dostarczały mięsa, ale także były nieocenionym źródłem tłuszczu i skóry, co miało wpływ na codzienne życie ludzi na całym świecie. Pszczoły są nie tylko źródłem miodu, ale także kluczowym elementem w zapylaniu roślin, mając ogromne znaczenie dla rolnictwa. Uprawy owoców,
warzyw i wielu innych roślin zależą od zapylania przez pszczoły, czyniąc je nieocenionymi dla naszego ekosystemu i gospodarki żywnościowej. Bez pszczół nasze zbiory byłyby znacznie mniejsze, co pokazuje, jak ważne są dla przetrwania ludzkości. I to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że podobała Wam się nasza podróż przez historię zwierząt, które miały ogromny wpływ na rozwój ludzkości. Te niesamowite stworzenia są świadectwem tego, jak blisko związani jesteśmy z naturą i jak wiele jej zawdzięczamy. Jeśli spodobał Wam się ten film, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrybować nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych fascynujących odcinków. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.